W tym filmie pokażę Wam, jak rozwiązywać równania metodą podstawiania. Max ćwiczy na konkurs jedzenia hot dogów. Osoba, która zje najwięcej hot dogów w 10 minut, jest zwycięzcą. Jeśli H oznacza liczbę hot dogów, które Max zje w ciągu minuty, a N to liczba wszystkich hot dogów, które zje w trakcie konkursu, możemy zapisać poniższe równanie. N dzielone na 10 równa się H. Jeśli wiesz, że Max jadł 6,4 hot doga na minutę, powiedz, ile hot dogów zjadł w ciągu 10 minut. Mamy 4 odpowiedzi do wyboru. Przyjrzyjmy się bliżej temu równaniu. Co to równanie nam mówi? N to liczba wszystkich hot dogów, które Max zje w ciągu tych 10 minut, czyli w trakcie trwania całego konkursu. Czyli jeżeli N, liczbę wszystkich hot dogów, podzielimy przez 10, dostaniemy H, czyli liczbę hot dogów, które średnio Max zje w ciągu minuty. Teraz wiemy, że jadł średnio 6,4 hot doga na minutę. Chcemy wiedzieć, ile hot dogów zjadł w ciągu 10 minut. To zadanie możesz zrobić na kilka sposobów. Możesz rozwiązać to równanie, bo znasz już H, to jest nasze H, a my chcemy teraz poznać N. N równa się znak zapytania. Lub tutaj masz 4 możliwe odpowiedzi. To są nasze N. N równa się 65, N równa się 56, N równa się 68, N równa się 45. Podstawić do równania i sprawdzić, jakie wyjdzie H. Spróbujmy zrobić to tym drugim sposobem. Czyli podpunkt A, sprawdźmy. N równa się 65, czyli piszę 65 dzielone na 10. To się równa. 65 dzielone na 10 to jest 6,5. Czy 6,4 to jest 6,5? Musimy sprawdzić. 6,4 prowadzimy do ułamka dziesiętnego. 6,4 to liczba mieszana. Żeby zrobić z tego ułamek dziesiętny, chcemy mieć w ułamku zwykłym mianownik 10. Z piątki robimy dziesiątkę mnożąc przez 2. Czyli z czwórki zrobimy w tym momencie ósemkę. To jest 6,8, a 6,8 już łatwo zapisać w ułamku dziesiętnych, to jest 6,8. Czyli odpowiedź A nie jest prawidłowa. Skreślamy. Idziemy dalej. 56. 56 to jest N, dzielimy na 10, to się równa 5,6. Przypominam, dzielenie ułamków. Przypominam, dzielenie przez 10. 56 dzielone przez 10. To jest tak jak przy dzieleniu ułamków dziesiętnych. 56 to jest inaczej 56,0. Możemy tak zapisać, prawda? Nic to nam nie zmienia w liczbie. I teraz reguła była taka, że jeżeli dzielimy, to przesuwamy ten przecinek w lewą stronę o tyle miejsc, ile tutaj masz 0. Tu mamy 1, 0, więc ten przecinek pójdzie o 1 miejsce w lewą stronę, czyli tu będziemy mieć 5,6. To tak w ramach przypomnienia. To nadal nie jest 6,8, zatem nie jest to prawidłowa odpowiedź. C. 68 podzielić przez 10. 6,8. Faktycznie wyszło tyle, zatem to jest poprawna odpowiedź. Czyli Max zjadł w ciągu 10 minut 68 hot dogów. D też będzie nieprawidłową odpowiedzią, ale sprawdźmy dla pewności. 45 dzielone na 10 wstawiamy do tego równania. To jest 4,5, a to nie jest równe H, czyli to nie jest 6,8, czyli to też nie jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią jest C, czyli Max w ciągu 10 minut zjadł 68 hot dogów, co znaczy, że jadł 6,4 hot doga na minutę. To był ten drugi sposób. Dla ciekawych pokażę jeszcze ten pierwszy, o którym mówiłam. Można od razu wyliczyć, jakie to będzie N, nawet nie mając tych odpowiedzi tutaj. Jeżeli wiemy, że N podzielić na 10 równa się H, a H wiemy, że to jest 6,4, można zapisać od razu w ułamku dziesiętnym 6,8, to rozwiązujesz to równanie. Żeby rozwiązać takie równanie, dowiesz się później, że trzeba pomnożyć przez mianownik. Trzeba pomnożyć stronami przez 10. To jest taki zapis. Mnożymy stronami przez 10. Jeżeli znasz już algebrę, rozwiązywałeś kiedyś równania, to będzie dla Ciebie przypomnienie. N podzielić na 10 razy 10 to jest N. Albo
prawej stronie mamy 6,8 razy 10. N przepisuję i wykonuję mnożenie 6,8 razy 10. Mnożenie ułamka dziesiętnego, przecinek, przesuwam tym razem w prawą stronę, ponieważ mnożę, zwiększam liczbę o jedno miejsce, czyli będę miała 68. Tutaj rozwiązaliśmy po prostu równanie. Wcześniej pokazałam, jak rozwiązać to równanie metodą podstawiania.